Państwo polskie chyba wreszcie stanęło na wysokości zadania i planuje dodatki, rekompensaty dla tych, którzy walczyli z komunizmem. Dlaczego tak późno? Działacze opozycji antykomunistycznej dopiero od 5 lat są pod opieką państwa polskiego, są podopiecznymi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To rząd Prawa i Sprawiedliwości przed 3 laty doprowadził do zrównania ich w uprawnieniach z kombatantami czasu wojennego. Mają te same uprawnienia od lat 3. Dotyczy to między innymi takiej pomocy i finansowej, i świadczenia pieniężnego wypłacanego co miesiąc, i możliwości dofinansowania pobytu w sanatoriach. Natomiast dokonuje się jeszcze jeden akt sprawiedliwości dziejowej, mianowicie zgodnie z intencją i pomysłami Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej, Rady, którą kierował aż do swego odejścia świętej pamięci Kornel Morawiecki, a teraz kieruje pani Zofia Romaszewska, powstał projekt, który teraz staje się projektem rządowym, nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej, w wyniku którego ci działacze, którzy mają głodowe emerytury, będą otrzymywali specjalne świadczenie, dodatek emerytalny, tak aby ich najniższa emerytura wynosiła dwukrotność najniższej emerytury krajowej. Krótko mówiąc, żeby mieli emerytury wyższe niż ci, którzy ich ciemiężyli, a którzy w wyniku ustawy dezubekizacyjnej szczególnych apanarzy zostali pozbawieni, ale cały czas pobierają emerytury rzędu ponad 2000 zł. To jest sytuacja i to była sytuacja niedopuszczalna. Cieszę się, że wreszcie pragnienie środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej jest spełnione w formie projektu, który trafi do laski marszałkowskiej jako projekt rządowy. Wyraz sprawiedliwości dziejowej, ale nie jedyny, bo tak jak wspomniałem, dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, już od 3 lat działacze opozycji antykomunistycznej są zrównani w uprawnieniach z kombatantami okresu wojny. Wtedy, kiedy emerytury członków aparatu represji były po prostu uśredniane do średniej krajowej, zmniejszane, był potworny jazgot opozycji. Tu wydaje się, że powinien być konsensus, bo gdyby opozycja zaczęła ten projekt w jakiś sposób negować, to chyba strzeliłaby sobie w stopę. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było zgody wokół tego, że ci, którym zawdzięczamy wolność, mieliby w wieku już sędziwym korzystać z głodowych emerytur, więc myślę, że tutaj będzie konsensus co do tego. Szkoda, że tak późno, natomiast też pamiętajmy, że rzecz nie dotyczy dużej grupy ludzi, dlatego że status działacza opozycji antykomunistycznej w tej chwili ma zaledwie 14 tysięcy osób w Polsce, dlatego że cała procedura uzyskania tego statusu jest może nie tyle skomplikowana, co po pierwsze wiąże się z przeprowadzeniem autolustracji, po drugie udokumentowaniem swojej działalności, a zatem rzecz dotyczy naprawdę wąskiego grona, bo powiedzmy też sobie szczerze, o wolność i niepodległość nie walczyły miliony, walczyły dziesiątki tysięcy osób i dzięki nim możemy mówić po polsku, myśleć po polsku i czuć się ludźmi niepodległymi, suwerennymi i wolnymi.